Program zawiera treści nieodpowiednie dla widzów niepełnoletnich oraz takie, które mogą urazić niektórych dorosłych. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Siemanello, ello, to znowu ja, kosmiczny Ryosław, a to jest mój kwestionariusz Warsaw Shore. W czasie wolnym lubię popierdalać na motocyklu. Lubię gotować, mega lubię gotować. Sztuka kulinarna. I dużo sportu. Boksik. Moim marzeniem było latać. Jak mityczny Ikar, tylko żeby nie pierdolnąć o glebę. O kurwa, czekaj. Była taka. A, Krzyżacy. Kurwa, przeczytałem 20 stron i powiedziałem nie, dziękuję, bo nie muszę. Bo było takie wyjebane słownictwo, jakbym kaszubski mongolski czytał. I mówię, wpizdziet mnie z tą lekturą. Bardzo dobrze się uczyłem zawsze, ale byłem niesforny. Byłem urwisem, hultajem i miglancem. Broiłem, dużo broiłem i dużo się lubiłem napierdalać. Lubiłem się bić, jak ktoś mnie wkurwił. I skakać na konstrukcję. Babciu, dawaj tam odcineczek, podęsisz z nami, zobacz jak to fajnie się tam się fazuje. Myślę, że spala kalorie, ponieważ dupa pracuje. Już wiem, dlaczego Stifler nie tyje i cały czas ma sześciopaka, mimo że wpierdoli w chuj kiełbasy, wypije w chuj alkoholu, ponieważ pierdzi. Ściągnąłem laskę na chatę, jako ojciec chrzestny Minety, to zawsze zaczynam od tego. Zacząłem lizanie, tam chyba machnąłem dwa razy językiem i zasnąłem. Pingwiny muszą mieć kolana, ponieważ w lodówce kolanami włączają światło. Bo kto zapala w lodówce światło, jak nie pingwiny kolanami? To by było na tyle, jeśli chodzi o mnie. Mam nadzieję, że uchyliłem wam rąbka tajemnicy mojej własnej osoby. Dziękuję. Rionello. Trz, jedzie babka.